Siemaneczko, witajcie w kolejnym lajtowym vlogu na moim kanale. Chociaż dzisiejszy vlog nie będzie już do końca taki lajtowy, ponieważ dzisiaj powiem kilka także poważnych informacji na temat nowego planu filmowego na moim kanale. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, to chciałbym powiedzieć, że jest to pierwszy vlog, który nagrywam w nowym mieszkaniu, już tak bardziej jakby na statywie, dzięki czemu nie muszę już wszystkiego trzymać w rękach, więc mam nadzieję, że będzie troszkę lepszy efekt niż poprzednio. A dzisiaj, tak jak już zacząłem mówić, nowy plan filmów, ponieważ udało mi się to już troszkę poukładać. No i tak jak mówiłem, będzie więcej filmów i będą stałe godziny live'ów. Jak to teraz będzie wyglądało? Jak pewnie wiecie, albo też nie wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał, to może wiecie, filmy pojawiały się o godzinie 16 w poniedziałki, środy i soboty, z tym, że poniedziałek był takim dniem dodatkowym. Teraz, od w zasadzie tego chyba już tygodnia, liczba filmów zostanie zwiększona do 4 tygodniowo, więc jest to chyba rekord, ponieważ chyba nigdy nie miałem tyle filmów, no ale cóż, no teraz mam więcej czasu, więc nie ma problemu, mogę rzeczywiście tyle nagrywać. I będą filmy we wtorki, czwartki, soboty i niedzielę. Z tym, że niedziela będzie takim właśnie dniem dodatkowym, gdzie czasami coś tam będzie, ale myślę, że raczej zawsze coś tam będzie. Jeżeli nie wiem, coś krótkiego, choćby jakoś vloga, czy coś tam zawsze wcisnę. Więc myślę, że możecie się przygotować, że zawsze będą te 4 filmy tygodniowo. Na razie o 16, ale możliwe, że godzina też się jakoś zmieni, ale to zobaczymy jeszcze. Natomiast live'y, będą także live'y, tylko że teraz jeszcze nie było live'ów, ponieważ jednak doszedłem do wniosku, że najlepszym dniem na live będą piątki i prawdopodobnie właśnie w piątki zaczniemy live'y, tak myślę, że koło 18, 17 może będą live'y już co tydzień, a potem prawdopodobnie dojdzie do tego jeszcze środa, czyli będzie taki fajnie się to wtedy zgra z filmami i myślę, że to fajnie będzie wyglądało, ale na razie myślę, że to będą piątki, natomiast jeszcze nie wiem, czy w ten piątek będzie, ponieważ teraz akurat to tak wyszło, że w ten weekend, który był teraz, bo w ogóle teraz mogę po prostu nagrywać i od razu wrzucać na YouTube'a, co mnie bardzo też cieszy, nie muszę nagrywać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, także mogę sobie na spokojnie porozmawiać o tym, co się działo ostatnio. W poprzedni weekend, dokładnie w sobotę, byłem na evencie Życie bez ograniczeń w Kraków w Tauron Arenie. Jeżeli ktoś z was był, to dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało. Mi jak najbardziej się podobało i mam bardzo pozytywne odczucia w stosunku do tego, więc jestem, myślę, zadowolony. Jeżeli ktoś był, to dajcie znać, ponieważ też jestem właśnie ciekawy, czy ktoś w ogóle z was był na takim evencie, zwłaszcza jeżeli nie wiem, jesteście gdzieś z Krakowa czy też z okolic, tak? Ponieważ nie wiem, ostatni to był gdzieś tam chyba w Poznaniu czy coś takiego, teraz było w Krakowie, więc byłem. No i teraz znowu będę miał urodziny, ponieważ kończę 17 lat, dokładnie 7 października i jeszcze tak naprawdę nie wiem w ogóle, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle będę coś organizował, czy coś, ponieważ po prostu ostatnio było tak dużo po prostu różnych wydarzeń i wszystkiego, że szczerze mówiąc nawet nie miałem czasu pomyśleć o swoich urodzinach, ale no cóż, są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Zobaczymy, pewnie coś jeszcze tam się poukłada. Natomiast tak jak mówię, jeżeli rzeczywiście przed weekend by coś było, no to wtedy prawie jeszcze w ten piątek live'a, nie wiem, jak to się odmienia, nieważne. W każdym razie jeszcze pewnie nie będzie, natomiast jeżeli by już był w ten piątek, to będzie oczywiście film wcześniej i na Facebooku też będzie informacje i tak dalej. Teraz dopiero zauważyłem, że w sumie było takie trochę głupie oświetlenie i cień było bardzo widać, więc przepraszam za to, teraz włączyłem dodatkowe światło, więc mam nadzieję, że będzie troszkę lepszy efekt, no ale dopiero tak naprawdę się wszystko tutaj uczę, ponieważ no jeszcze po prostu nie wiem, jaki efekt będzie najlepszy, więc to wszystko się dopiero okaże. W każdym bądź razie wracam już do takiego pełnego nagrywania z różnych gier i tak dalej. Będę pewnie nawet Overwatcha teraz CS-a jakoś tak częściej też nagrywał jakoś więcej, no bo wiadomo, będzie teraz więcej filmów, więc będą też większe możliwości. Będą od razu poradniki, już wkrótce zaczną się z jakichś tam różnych programów. A także będę chciał nagrać takie, nie wiem, vlogi, także takie różne, może śmieszne bardziej rzeczy odnośnie tego, jak w ogóle jest samemu mieszkać i tak dalej, w ogóle co ja robię i tak dalej, ponieważ też dużo dostaję pytań na ten temat. Będzie także poradnik odnośnie klonowania, ponieważ wiem, że to miało być i no ale teraz jeszcze odnośnie tej przeprowadzki, no to po prostu trochę mi się pozmieniało, no i teraz nie mam takiej scenerii, jak miałem ostatnio, ale myślę, że też będę chciał dalej to klonowanie gdzieś tam też sobie nagrywać, na oczywiście jakichś innych meblach, że tak powiem, ale coś tam na pewno będzie, więc jakiś poradnik, jak to robić, też na pewno będzie. Z racji tego, że będzie teraz więcej filmów, to będę mógł prowadzić jednocześnie więcej różnych serii, więc myślę, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale postaram się to jakoś tak podzielić, żeby w danym dniu tygodnia była jakaś jedna na przykład seria, czy też gra, tak? Czyli na przykład, nie wiem, Counter-Strike będzie, nie wiem, we wtorek na przykład, tak? Albo w jakikolwiek dzień, a na przykład vlog będzie w jeszcze inny dzień, tak? Myślę, że to będzie fajne, ponieważ będziecie wiedzieli też, czego się spodziewać mniej więcej i będziecie po prostu wiedzieli, kiedy
nie wiem, na przykład jakaś wasza ulubiona seria po prostu pojawi się na YouTubie i nie będzie czegoś takiego, że ktoś tam będzie pytał co, kiedy i jak. Także myślę, że to się jakoś tam unormuje i gdzieś tam w jakichś różnych seriach będę po prostu mówił, w jaki dzień tygodnia taka seria będzie się pojawiała. Dobra, więc to było chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć w dzisiejszym vlogu. Jeszcze na marginesie mogę powiedzieć, że pojawiły się nowe rzeczy w moim sklepie, znaczy pojawiły się, ja je tam oczywiście dodałem, między innymi na przykład losowe skiny do Team Fortressa, no i teraz jeszcze będę dodawał Dotę dwójkę, różne skiny i przedmioty, więc zapraszam, oczywiście link w opisie, ale to taka reklama tylko na marginesie. I cóż, dzięki, że byliście ze mną w tym vlogu, zostawcie łapeczkę, jeżeli wam się spodobało, napiszcie, czy byliście na Życiu bez ograniczeń i wasza opinia na ten temat. I cóż, tak jak już mówiłem, na moim kanale widzimy się teraz we wtorki, czwartki, w soboty i w niedzielę, przynajmniej taki plan na razie jest. Jeżeli coś się zmieni, to oczywiście będę mówił, dodatkowo oczywiście no live, więc będzie się dużo działo. Także to by było tyle, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć!